Znajdujemy się dzisiaj w jednym z oddziałów firmy Agromarek, która jest dealerem ciągników marki Massey Ferguson, a my w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się ciągnikowi z serii M5700, dokładnie modelowi M5709. Zapraszam na prezentację, sprawdźmy ten ciągnik. Jeżeli chodzi o design ciągników marki Massey Ferguson, to na pewno można uznać ciągniki te za wyglądające nowocześnie i bardzo dobrze. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Mamy tutaj m.in. maskę z takimi charakterystycznymi tutaj bocznymi przetłoczeniami. Charakterystycznym elementem również są te lampy pociągnięte aż na boki maski. Tutaj mamy jeszcze znaczek marki. Takim fajnym detalem są również znaczki marki tutaj po prawej, jak i po lewej stronie przy światłach. Jeszcze jest ta duża, taka charakterystyczna kratka służąca za wlot powietrza do silnika. Większość ciągników marki Massey Ferguson właśnie ma tutaj ten czarny przód, który najczęściej jest kratką, który służy właśnie za wlot powietrza do silnika. Ogólnie myślę, że można uznać ten ciągnik za wyglądający dobrze, nowocześnie i na pewno może się podobać. Ciągniki Massey Ferguson serii M5700 występują w kilku odmianach, jeżeli chodzi o zastosowaną przekładnię. I możemy mieć tutaj przekładnię z taką standardową, 12x12, czyli 12 biegów do przodu oraz 12 do tyłu. Opcjonalnie mogą być również biegi pełzające, wtedy ilość biegów wzrasta do 24 do przodu, jak i do tyłu. Natomiast druga opcja to przekładnia Dyna4, dająca 4 zakresy i 4 półbiegi pod obciążeniem, co łącznie daje 16 biegów do przodu oraz 16 biegów do tyłu. I jeszcze do tej przekładni możemy sobie dobrać biegi pełzające, wtedy liczba biegów wzrasta do 32 do przodu, jak i 32 do tyłu. Dokładniejsze informacje, jaka wersja przekładni dostępna jest, z jakiej wersji ciągnika, wyświetlają się oczywiście na ekranie. Niezależnie od wersji ciągnika mamy do dyspozycji ten sam silnik. Jest to jednostka czterocylindrowa Akko Power o pojemności 4,4 litra. Akurat w prezentowanym dzisiaj egzemplarzu o znaczeniu 5709 mamy do dyspozycji 95 koni maksymalnych mocy oraz około 405 Nm momentu obrotowego. Sam silnik jest to jednostka turbodoładowana, jest oczywiście objęta normą emisji spalin Stage 5, przez co mamy m.in. filtr cząstek stałych, a do tego jeszcze jest układ AdBlue. Zbiornik do wylewania płynu AdBlue znajduje się po drugiej stronie, ale o dokładniejszych informacjach na ten temat powiemy sobie w dalszej części prezentacji. Jeżeli chodzi o wymiary tego ciągnika, to jego długość całkowita to około 4,4 m, wysokość wynosi natomiast około 2,7 m, szerokość w specyfikacji podawane jest w wartościach od 1,8 m do około 2,6 m. Natomiast jeszcze co by warto wspomnieć, jeżeli jesteśmy przy wymiarach ciągnika, no to koła znajdujące się na tyle ciągnika mają rozmiar 460x85R34, natomiast koła, które mamy na przodzie, mają rozmiar 340x85R28. Jeszcze wspomnimy o masie całkowitej tego ciągnika i akurat ten egzemplarz posiada masę całkowitą około 4400 kg. Waga jest zależna od tego, jakim modelem ciągnika będziemy dysponować. Są pewne różnice. Tak samo ogumienie możemy dobrać również inne do tego ciągnika, więc wtedy te wartości oczywiście będą się zmieniać. Ciągnik ten oczywiście wyposażony jest również w przedni napęd załączany elektrohydraulicznie. Będąc na przodzie ciągnika wspomniemy jeszcze tylko o tym, że możemy zdecydować się również na dodatkowe obciążenie na przodzie ciągnika. Nie będzie problemu z montażem przedniego tuza czy ładowacza czołowego, ponieważ dostępna jest również taka opcja ciągnika, który jest już przygotowany pod ładowacz czołowy. Wtedy mamy tutaj jeszcze dodatkowy osprzęt właśnie do ładowacza czołowego. Maska tego ciągnika otwierana jest za pomocą takiego mechanizmu, który znajduje się tutaj w przedniej części maski. Za pomocą takiego kluczyka zwalniamy sobie blokadę i możemy już unieść maskę do góry. Unoszona jest ona na dwóch siłownikach znajdujących się w tylnej części, w części maski. Natomiast po otwarciu tutaj mamy taki pasek służący za ogranicznik oraz może nam on również ułatwić zamykanie maski. I po otwarciu maski na pierwszy rzut oka mamy widoczny oczywiście akumulator. Powyżej mamy filtr powietrza. Jest to filtr powietrza suchy.
jest łatwy do niego dostęp, więc na pewno podczas obsługi codziennej będzie to bardzo przydatna kwestia. Tu jeszcze widoczne są chłodnice, między innymi główna, oraz klimatyzacji. Tu jeszcze jest taka wyciągana kratka, która blokuje takie większe zanieczyszczenia i na pewno pozwoli utrzymać ciągnik w większej czystości. Po lewej stronie ciągnika mamy widoczny pod kabiną zbiornik paliwa. Jego pojemność to 160 litrów. Pojemność zbiornika jest nieco mniejsza w wersji z przekładnią 12x12. Wtedy pojemność zbiornika wynosi około 153 litry. Natomiast tu jeszcze przechodząc bliżej silnika mamy m.in. główny wyłącznik prądu całego ciągnika. Jest zestaw filtrów. Tutaj mamy jeszcze kompresor klimatyzacji. Jest jeszcze wyżej tutaj sprężarka. I tutaj mamy jeszcze zbiorniczek wyrównawczy płynochłodniczego. Po prawej stronie ciągnika mamy m.in. układ wydechowy poprowadzony na samą górę kabiny. Tutaj w tym miejscu znajdują się jeszcze systemy odpowiedzialne za oczyszczanie spalin. Tu jest jeszcze zbiornik na płyn AdBlue. Niezależnie od wersji ciągnika, jego pojemność to 18 litrów. Tutaj mamy jeszcze filtr oleju. Jest wlew oleju do silnika, a także bagnet do sprawdzania poziomu oleju. Tutaj mamy rozrusznik. Jest jeszcze alternator. Tutaj w tym miejscu nieco schowana jest jeszcze turbosprężarka. I myślę, że większość tych elementów to już została omówiona, więc zamkniemy sobie maskę ciągnika, jak to zazwyczaj robimy. I przejdziemy sobie na tył ciągnika. Mamy tutaj cięgna z uchwytami hakowymi kategorii drugiej, a maksymalny udźwig podnośnika na końcach cięgien to około 4400 kg. Jeżeli zdecydujemy się na wyższe wersje tego ciągnika, to może tam występować również podnośnik o udźwigu około 5300 kg oraz haki kategorii trzeciej. Jeszcze będąc w temacie podnośnika, to mamy tutaj regulację cięgien odciągami, które są skręcane oraz blokowane sworzniem. Na prawym błotniku mamy jeszcze dwa przyciski do obsługi tylnych cięgien, czyli możemy sobie je opuszczać, podnosić bez konieczności wchodzenia do kabiny. To tutaj właśnie mamy dwa takie przyciski. Jest oczywiście zaczep dolny, jest zaczep przesuwny na szynie, automatyczny. Tu w tym miejscu mamy wlew oleju do skrzyni biegów, do przekładni. Jest łącznik centralny wraz z takim uchwytem. Mamy również widoczne dwa siłowniki od podnośnika. W standardzie występuje również pneumatyka dwuobwodowa. Tutaj mamy jeszcze wlew do zbiorniczka do płynu do spryskiwaczy. Jest siedmiopinowe gniazdo elektryczne. I przechodzimy sobie teraz do hydrauliki. Mamy tutaj dwie pary wyjść hydraulicznych, które występują w standardzie. Opcjonalnie możemy mieć trzy pary wyjść hydraulicznych. Jest jeszcze tutaj takie gniazdo jeszcze innego typu, również hydrauliczne. Jeżeli chodzi natomiast o pompy i ich wydajności, no to mamy tutaj pompę o wydajności około 33 litrów, która służy do obsługi układu przedniego wspomagania, czy wałka WOM, obsługi przedniego napędu, czy hamulców. Natomiast pompa przeznaczona do obsługi wyjść hydraulicznych oraz tylnego podnośnika posiada wydajność 58 litrów w standardzie. Opcjonalnie możemy rozszerzyć możliwości ciągnika i wtedy wydajność pompy będzie wynosić około 100 litrów na minutę. Na pewno warto by rozważyć tę opcję, jeżeli chcemy zdecydować się na ładowacz czołowy, czy też będziemy bardzo mocno używać wyjść hydraulicznych do jakichś innych maszyn. Jeżeli chodzi o wałek WOM tego ciągnika, to w standardzie mamy dwie prędkości, 540 oraz 540 Eco. Są jeszcze dwie opcje, możemy zdecydować się na konfigurację 540 oraz 1000. Jest jeszcze trzecia opcja, gdzie możemy mieć prędkości 540, 540 Eco oraz 1000 obrotów na minutę. Kabina tego ciągnika jest sześciosłupkowa, dwa duże słupki znajdują się na przodzie kabiny. Jeszcze tutaj będąc właśnie przy kabinie, no to mamy taką skrzyneczkę na przykład na narzędzia. Natomiast dwa mniejsze słupki znajdują się nieco dalej, bardziej w tylnej części kabiny. Mamy jeszcze tutaj takie zagięte boczne szyby, co na pewno powinno wpłynąć na poprawę widoczności. A sama kabina otwierana jest takimi klamkami umieszczonymi na dobrej wysokości. Drzwi uchylają się dosyć szeroko, więc nie powinno być problemu ze wsiadaniem do kabiny. Jesteśmy już w kabinie tego ciągnika. Jeżeli chodzi o przestronność i ilość miejsca, no to jak to zazwyczaj bywa w ciągnikach o mocy około 100 koni mechanicznych, to ta kabina już jest taka dosyć szeroka, więc i tego miejsca jest całkiem sporo. Mamy również całkowicie płaską podłogę. Ja mam 174 cm wzrostu i nad głową miejsca jest jeszcze całkiem duży zapas. Kierownica natomiast regulowana jest w jednej płaszczyźnie. Tutaj mamy taką dźwigienkę, którą zwalniamy blokadę i możemy już sobie regulować kierownicę. Jest w fajnym miejscu, więc to też na pewno na plus.
Jeżeli chodzi o fotel tego ciągnika, to akurat w tym egzemplarzu mamy fotel pneumatyczny. Posiada on również szereg regulacji. Mamy m.in. tutaj przesuw do przodu, do tyłu. Jest również możliwość obracania fotela. Na pewno przydatna sprawa podczas orki bądź innych prac. Możemy sobie ustawić, jak chcemy, aby fotel był przekręcony, następnie zablokować. Jest oczywiście również kompresor do pompowania fotela, do ustalania wysokości, na jakiej będziemy siedzieć. Tu jeszcze jest jedna dźwignia od regulacji oparcia. Jest jeszcze tutaj jedna dźwignia do przełączania tej amortyzacji takiej na przód fotela. Są również dwa podłokietniki po lewej, jak i po prawej stronie, wraz z takimi pokrętłami do regulacji. Fotel pneumatyczny jest wyposażeniem opcjonalnym, w standardzie mamy fotel mechaniczny. Jeżeli chodzi o przekładnie, to akurat w tym ciągniku mamy przekładnie Dyna 4. Mamy tutaj 4 zakresy główne oraz 4 półbiegi zmieniane pod obciążeniem, co łącznie daje nam 16 biegów do przodu oraz 16 biegów do tyłu. I jak już to wspominałem na początku, możemy zdecydować jeszcze na biegi pełzające, wtedy ilość biegów do przodu, jak i do tyłu wzrasta do 32. Występują również wersje ciągnika z przekładnią 12x12 oraz z biegami pełzającymi 24x24. Po prawej stronie ciągnika natomiast mamy jeszcze dźwignię gazu ręcznego. Są 2 dźwignie do obsługi tylnych wyjść hydraulicznych. Tutaj mamy jeszcze przycisk do zapamiętania pamięci obrotów silnika, czyli na uwrociu możemy sobie wyłączyć tą opcję, wtedy obroty spadają, dojeżdżamy do miejsca, w którym chcemy zacząć pracę, przyciskamy przycisk i obroty wracają do ustalonej wielkości. Idąc dalej, mamy włącznik przedniego napędu, jest włącznik blokady mechanizmu różnicowego, tutaj mamy włącznik wałka odbioru mocy. Tu mamy przełącznik od ustawiania prędkości, czy chcemy, aby wałek pracował z prędkością 540 bądź 540 w trybie eko, to tutaj tym przyciskiem dokonujemy zmiany. Idąc dalej, mamy tutaj m.in. taki malutki panelik z taką dźwigienką do obsługi podnośnika. Tutaj ustalamy sobie jakby wysokość podnośnika. Mamy tu też taki ogranicznik, którym sobie możemy zablokować ułożenie i w łatwy sposób wracać do tego ustalonego położenia. Tutaj są jeszcze 2 przyciski do właśnie obsługi podnośnika, czyli takie podnoszenie, opuszczanie bez konieczności ustalania położenia za każdym razem tą dźwignią. Natomiast tutaj jeszcze na prawym słupku kabiny mamy przycisk do obsługi pneumatyki ciągnika, taki zwolnienie hamulca przyczepy. Tu jeszcze są 3 pokrętła do obsługi podnośnika, czyli ta elektrohydrauliczna kontrola podnośnika, można to tak powiedzieć, czyli m.in. regulacja szybkości opuszczania, wysokości podnoszenia i tak dalej. Natomiast tutaj jeszcze wyżej, też na prawym słupku, mamy przycisk do obsługi wycieraczek, przycisk do włączania światła ostrzegawczego, a także 2 przyciski do obsługi świateł ciągnika. Natomiast tutaj jeszcze wyżej mamy 3 pokrętła od obsługi nawiewów oraz klimatyzacji. Pierwsze pokrętło służy do regulacji siły nadmuchu, drugim włączamy bądź wyłączamy klimatyzację, a trzecim pokrętłem ustawiamy sobie temperaturę nadmuchu. Jeszcze nad panelem klimatyzacji mamy wnękę na radio, natomiast po prawej, jak i po lewej stronie ciągnika, w górnej części kabiny, mamy jeszcze miejsce na 2 głośniki. Natomiast po lewej stronie ciągnika mamy m.in. taki duży schowek. Jest on otwierany, jest on dosyć pojemny, więc powinien zmieścić jakieś różne rzeczy. Tu na dole mamy dźwignię hamulca ręcznego, a także jeszcze tutaj widoczny mamy fotel pasażera, który jest wyposażeniem opcjonalnym. Natomiast jeszcze po lewej, jak i po prawej stronie ciągnika te małe takie boczne szyby zagięte są jeszcze otwierane, tak jak tu można zauważyć. Zarówno lewa, jak i prawa szyba są uchylne. Przednia szyba nie jest uchylna, natomiast tylną szybę możemy jeszcze sobie też również otworzyć. W ten sposób, tutaj 2 siłownikami jest ona otwierana. Nie będę szalał, bo jest kamera przypięta, także żeby nic tu nam nie spadło. Natomiast przechodząc już tak do przestrzeni bezpośrednio przed nami, przed kierownicą, to po lewej stronie mamy dźwignię zmiany kierunku jazdy. I co jeszcze warto wspomnieć, za pomocą tej dźwigni możemy sobie również zwiększać bądź zmniejszać półbiegi. Możemy je zmieniać tutaj dźwigienką po prawej stronie bądź dźwignią rewersu. Myślę, że nie jest tak często spotykane takie rozwiązanie, a myślę, że może być przydatne. Po prawej stronie mamy manetkę do obsługi świateł czy kierunkowskazów, a także sygnał dźwiękowy. Jest jeszcze ta dźwigienka do regulacji kierownicy. Tutaj poniżej mamy jeszcze włącznik świateł awaryjnych. Takie małe menu
z przyciskami do sterowania komputerem, który znajduje się bezpośrednio przed nami. Natomiast bezpośrednio przed nami mamy taki, można powiedzieć, kokpit. W centralnej części jest wskazówkowy obrotomierz. Po lewej, jak i po prawej stronie są dwa takie duże miejsca na kontrolki. Natomiast poniżej mamy miejsce na, można powiedzieć, cztery wyświetlacze. W centralnej części jest m.in. zegarek, a także poniżej mamy m.in. wskaźnik aktualnej temperatury cieczy chłodzącej czy wskaźnik poziomu paliwa. Natomiast po lewej, jak i po prawej stronie znalazło się miejsce na takie większe dwa wyświetlacze i na tym po prawej stronie wyświetlane są m.in. informacje o tym, na jakim biegu jesteśmy, z jaką prędkością się poruszamy oraz ile godzin ma przepracowany ten ciągnik. Natomiast po lewej stronie mamy taki, można powiedzieć, bardziej rozbudowany ekran. Możemy tu m.in. wyświetlać informacje na temat przebytego dystansu, o szerokości maszyny, jeżeli sobie ją wprowadzimy. Na kolejnym wyświetlaczu m.in. mamy przepracowany areał. Jest również wskaźnik pokazujący ilość obrobionych hektarów na każdą godzinę pracy, a także sparanie w litrach na hektar. Na kolejnym ekranie mamy m.in. wskaźnik pokazujący agresywność rewersu, a także agresywność zmiany przełożeń w skrzyni biegów. Też możemy sobie to regulować i dostosowywać pod własne potrzeby, czy chcemy, aby ciągnik nieco gwałtowniej reagował, ale szybciej, czy wolniej, ale za to łagodniej. Na kolejnym wyświetlaczu mamy m.in. informacje o napięciu akumulatora oraz o temperaturze na zewnątrz. Na jeszcze kolejnym wyświetlaczu możemy sobie zmieniać przyciemnienie bądź rozświetlenie tego ekranu, czyli regulować jasność. Jest także tutaj zegarek, a na ostatnim ekranie mamy jeszcze informacje odnośnie filtra cząstek stałych. Silnik ciągnika jest już uruchomiony i przejdziemy sobie do krótkiej jazdy testowej. Zobaczymy, jak przekładnia Dyna 4 działa w praktyce. Tak, damy sobie kierunek jazdy do przodu. Mamy zakres ustawiony 2A. Puszczamy sobie sprzęgło. Ciągnik nam ruszył. I tutaj dźwigienką po prawej stronie możemy sobie zwiększać przełożenia. Mamy 2B. 2C. D. Tak to działa. Analogicznie do tyłu zbijamy sobie takie połówki. Tak samo możemy sobie tutaj rewersem również zbijać te połówki do mniejszych wartości. Teraz się zatrzymamy. I tak, jedziemy sobie do tyłu. I tak samo rewersem możemy sobie tutaj, jeżeli mamy ustalony na jazdę do tyłu, możemy sobie tak samo te połówki przebijać na 2B. 2C. Mamy już ubieg na drugim zakresie jako C. Tak, zatrzymamy się i co warto jeszcze by wspomnieć, jeżeli jedziemy do tyłu, no to musimy tą dźwigienką od skrzyni biegów zmieniać biegi. Jeżeli chcemy na wyższy, to pociągamy dźwignię do tyłu, natomiast na mniejszy do przodu jest to wjeździe do tyłu, natomiast do przodu jest to tak, można powiedzieć, analogicznie. Czyli jadąc do przodu, dźwignia w górę, zmieniamy półbieg o jeden w górę, w dół to zmniejszamy, ale warto wspomnieć, że do tyłu jest to odwrotna sytuacja. Teraz tak, jedziemy sobie bez sprzęgła, tylko zmienimy sobie półbieg na 2A. Możemy sobie zmienić cały zakres na 3A. Jedziemy sobie dalej. Możemy 3B. Tak to wygląda. Teraz się zatrzymaliśmy z rewersem. Jeszcze co by tu powiedzieć, no to poziom wyciszenia w kabinie na pewno jest na dobrym poziomie. Silnik jest mało słyszalny. Tutaj rewers elektrohydrauliczny działa naprawdę w porządku. Także myślę, że pod tym względem również jest bardzo dobrze. No ogólnie można powiedzieć, taki to jest już dosyć nowoczesny ciągnik, więc i powinien fajnie się spisywać podczas pracy. No tak to wygląda, myślę, że jest prosty w obsłudze, Dyna 4, jeżeli chodzi o przekładnię, też jest w porządku, więc tak to wygląda. Myślę, że da to jakiś pogląd na to, jakby się jeździło tym ciągnikiem. Jeżeli chodzi o jazdę, no to tak to wygląda. Zmieniamy sobie półbieg na kolejny, na B, teraz na C. Dźwignią rewersu możemy się zatrzymać i zmienić kierunek jazdy bez zatrzymywania się. Nic nam tu nie szarpie. Możemy również jeszcze regulować sobie siłę rewersu, też o tym warto wspomnieć. Chodzi mi dokładnie o to, że regulujemy sobie, z jaką agresywnością będzie działał rewers.
Także tak to wygląda. Ciągniki z serii 5700M to traktory, które powinny bardzo dobrze spisać się w nieco mniejszych gospodarstwach jako główne ciągniki, bądź w mniejszych gospodarstwach jako ciągniki pomocnicze. Aczkolwiek mamy tutaj już ciągnik o mocy około 100 koni mechanicznych, dosyć taki prosty technicznie, jednak ma również takie różne ciekawe zastosowania, jak możliwość zmiany półbiegów dźwignią rewersu, czy ustalanie agresywności działania samej skrzyni biegów, czy właśnie dźwigni rewersu. Opcji jest tutaj bardzo dużo do wyboru, możemy m.in. dostosować ciągnik do ładowacza czołowego, więc myślę, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim ciągnikiem, to warto by go obejrzeć osobiście na żywo. A jakie jest Wasze zdanie na temat tego ciągnika? Bardzo chętnie poznam Wasze zdanie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam oczywiście jak zawsze do dyskusji. Chciałbym również podziękować firmie Agromarek, która ma oddział w Gwizdaju niedaleko Rzeszowa, za użyczenie tego właśnie ciągnika do nagrania tej prezentacji. Link do strony internetowej tej firmy znajduje się w opisie pod tym filmem. Firma ta jest m.in. dealerem ciągników marki Massey Ferguson oraz innego sprzętu rolniczego, także zachęcam do zapoznania się z ofertą. W tym odcinku natomiast to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Na ten moment zachęcam do zapoznania się z innymi filmami na tym kanale. Cześć!